Karolina Woźniak, partnerka Tomasza Iwana, poinformowała na portalach społecznościowych, że ich okradziono. Dzisiejszego wieczoru do naszego domu włamali się złodzieje i ukradli nasze najcenniejsze rzeczy, napisała. W momencie, kiedy dom Tomasza Iwana był rapowany, piłkarz zamieszczał na Instagramie relacje z meczu Superpucharu Europy. Jego partnerka, Karolina Woźniak, udostępniła zaś zdjęcia z wieczoru z koleżankami, więc można założyć, że oboje byli poza domem. Sprawa została zgłoszona na policję, straty Tomasza Iwana są ogromne. Karolina Woźniak, partnerka Tomasza Iwana, opublikowała w nocy z 14 na 15 sierpnia serię zdjęć, które opatrzyła długim wpisem, w którym poinformowała o włamaniu. Dzisiejszego wieczoru włamano się nam do domu i skradziono najbardziej drogocenne rzeczy, wszystkie zegarki, biżuterię, torebki, sporą gotówkę. Na fotografiach udostępnionych przez modelkę widać porozrzucane ubrania, powyjmowane szafki i pieniądze na podłodze. Na miejscu zjawiła się policja, za namową policji publikujemy post, aby zwrócić uwagę na wartościowe przedmioty sprzedawane z drugiej ręki, niewiadomego pochodzenia. Jeśli cokolwiek wzbudzi Wasze podejrzenia, prośba o kontakt. Nasze straty są ogromne, a poczucie bezpieczeństwa zdewastowane i ciężko się z tym pogodzić. Podsumowała.